Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję panu Arturowi za zaproszenie, bardzo mi miło. I mojemu przedmówcy za miłe słowa pod moim adresem, ponieważ dobrze usłyszeć coś takiego od kogoś innego z innej branży. Mam nadzieję, że mnie widać. Nadajemy ze studia w Skoczowie, z naszej siedziby. Za mną są nasze kawy, będziemy troszkę o nich mówić, ale wiecie co, jest wieczór, to jest świetny czas na historię. Dlatego o storytellingu dzisiaj troszkę więcej, o tym, jak storytelling może Wam pomóc, o tym, jak my używamy storytellingu na co dzień przy okazji naszej nowej marki, o której sobie powiemy, i podczas naszych codziennych działań właśnie chciałbym Wam teraz troszkę więcej powiedzieć, pokazać i pomóc Wam niejako nauczyć się tego w taki sposób, abyście nawet już dzisiaj mogli po tym webinarze nauczyć się i samodzielnie stosować storytelling w swoim biznesie albo w życiu prywatnym, bo jest to coś bardzo ciekawego. Ale jeszcze parę zdań o nas jako o firmie. No też będzie historia, ponieważ ponad 10 lat temu dwóch braci wybrało się do Azji. Pojechali tam w sprawach służbowych w zupełnie innym temacie, w temacie drewna. Ale w trakcie zwiedzania jednej ze stolic trafili do kawiarni, gdzie spróbowali kawy. I tak od słowa do słowa, zamiast zająć się drewnem, pojechali obejrzeć plantację kawy. I tak wrodziła się w nich miłość, zamiłowanie do tego, aby zrobić coś nowego, coś ciekawego, i dlatego powstało Tomi Cafe. Dzisiaj sprowadzamy nasze kawy z całego świata. Tu macie kilka zakątków, wszystkie drogi prowadzą niekoniecznie do Rzymu, ale do Skoczowa, a ze Skoczowa do całego naszego kraju i również do wielu państw europejskich, ponieważ tam też wysyłamy naszą kawę. To jest nasze zadanie, nasza misja i coś, co robimy i jest po prostu fajne. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że wy też tak twierdzicie. Czym jest sam storytelling? A jeszcze wam muszę pokazać naszą ekipę. Już zapomniałem, że jest to miejsce. Tu mamy nasze zdjęcie. Też jest to element naszej historii, ponieważ wiecie, każdą firmę tworzą ludzie. Każdy z nich jest inny, dlatego też każdy ma swoją historię i każda historia jest inna i to Wam chcę dzisiaj pokazać. Po co jest storytelling, czym on jest? No, jest to sztuka opowiadania historii, różnych historii, oczywiście z masą emocji, ale co on Wam może dać, jeżeli będziecie próbować już zaraz, teraz, może nawet na tym webinarze albo zaraz po nim? Przede wszystkim skrócicie dystans do Waszych odbiorców, do Waszych klientów, do Waszych znajomych. Wchodzicie na taki inny poziom relacji, ponieważ dotykacie emocji drugiej osoby, a przede wszystkim dzielicie się swoimi emocjami. Czyli wiecie, czymś, co jest moim zdaniem najważniejsze, gdzie pokazujemy emocje i pokazujemy, że możemy dać komuś coś fajnego. Pokazujemy, że rzeczy, produkty, usługi, owszem, są materialne, ale mogą nieść radość, jeżeli będą oczywiście dobrze użyte. Poza tym pomagacie też innym ludziom Was zrozumieć. Mówicie o sobie tak normalnie, nie jako tam pan Jonkowski, tylko po prostu Mateusz, taki gość, który lubi opowiadać historię, lubi pracować z ludźmi i chce się Wam pokazać z zupełnie innej perspektywy, pokazać, że to, co mamy, jest również dla Was i możecie się tego oczywiście nauczyć. Dlatego wybrałem kilka technik na bazie moich doświadczeń, na bazie tego, z czym się ścierałem, które pomogą Wam już od dziś uczyć się storytellingu. Jedna z nich bardzo prosta, to jest technika czarnej dziury. Czarna dziura, czyli wiecie, coś strasznego, mamy jakiś ogromny problem, coś nam nie wyszło, wszystko się zawaliło, nie wiemy, co ze sobą zrobić, jesteśmy w dołku, po prostu leżymy i płaczemy, ale z jakichś powodów spotykamy fajnych ludzi, znajdujemy rozwiązanie naszego problemu i nasze życie się stopniowo może zmieniać. Historią prawdziwą jest taka postać Chrisa Gardnera, bohatera filmu W pogoni za szczęściem. Był to gość, który stracił wszystko, wylądował na ulicy, mieszkał w przytułku, ale dzięki ciężkiej pracy założył wielką firmę brokerską, którą po latach sprzedał za wiele milionów dolarów. Także są to historie prawdziwe i Wy też taką możecie mieć. Oczywiście w tej technice nie musi być czarna dziura, nie musi być takim problemem, którego nie da się rozwiązać. To może być po prostu wyzwanie, przed którym stoicie i dzięki prostym krokom je realizujecie. Więc bardzo prosta rzecz, aby zacząć zabawę z opowiadaniem historii, które angażują właśnie od tej techniki. Kolejna z nich to bardzo podobna rzecz do tej pierwszej. No dobra, ale od początku. Czyli zaczynacie snuć opowiadanie w formie oczywiście tekstu, zdjęcia, filmu. Macie do wyboru wszystko, do wyboru do koloru. Obraz, kolor, to wszystko się liczy. Od tak jakby końca opowieści, czyli zaczynacie od tego, że jest kiepsko albo że jest super. I zamiast mówić
odbiorcy o tym, co dopiero będzie później, tak naprawdę mówicie mu o tym, jakie kroki musiały się wydarzyć, abyście doszli do tego momentu. Czyli co się musiało wydarzyć, abyście znaleźli się w tym kolejnym punkcie, w tym kolejnym momencie. I oczywiście bardzo fajnie, jeżeli pomożecie waszemu słuchaczowi, widzowi pójść dalej i zdecydujecie, co będzie później. Czy się wam jednak uda, czy jednak będą kolejne trudności. Te dwie techniki są do siebie podobne. Wszystko zależy od perspektywy, która dla was będzie lepsza, która wam się bardziej po prostu przyda. Inna, którą bardzo lubię, jest to taka technika medal honoru albo technika bohatera, możemy powiedzieć, też bardzo łatwa do użycia, ponieważ musimy mieć kogoś ważnego, wiecie, jakiegoś herosa albo kogoś, komu będziemy kibicować, czyli to może być ktoś, kto potrzebuje pomocy, to może być ktoś, kto potrzebuje uznania. I tutaj nieprzypadkowo wybrałem zdjęcie takiej postaci, ten pan nazywał się Sylwester Antolak, był Polakiem. I przypadkowo na niego serio trafiłem 2 tygodnie temu. Dlaczego stał się dla mnie ważny? Po pierwsze, ponieważ wydarzenia, które mnie zainspirowały do powiedzenia wam o nim, miały miejsce dokładnie 44 lata przed moimi urodzinami. Dokładnie tego samego dnia, 23 maja 1944 roku. Ten człowiek wykazał się ogromnym bohaterstwem, ponieważ oddał swoje życie za swoich żołnierzy. Możecie sobie to wyobrazić, to mam nadzieję nie będzie zbyt drastyczne, myślę, że nie. Ale wyobraźcie sobie, że wybiegł z zasłony wprost na ogień wrogich karabinów maszynowych. Przebiegł ponad 200 metrów, został 3 razy postrzelony, 3 razy upadał, 3 razy wstawał, ale doprowadził do tego, że jego ludzie byli bezpieczni i nic się nie stało. I tego typu historie, w których będziemy mieli wyraźnego bohatera, który jest dobry bądź zły oczywiście, jeżeli chcemy w tym kierunku pójść i albo mu kibicujemy, albo go nienawidzimy, też na pewno wam pomogą zbudować bardzo fajną postać, bardzo fajną narrację i pomogą prowadzić czytelnika albo słuchacza za wami. Kolejna z nich to bardzo emocjonująca historia, ziarno z filmu Lorax. Polecam tą bajkę, jest po prostu świetna. Ta bajka, ta historia o Loraxie kipi od emocji. Widzimy tam skrajne emocje, widzimy tam chciwość, widzimy tam żądzę pieniądza, widzimy miłość, widzimy upadek, widzimy próbę nawrócenia. I albo bohatera lubimy, albo nie, ale cały czas możemy mu też kibicować. I nasz widz jest przez nas zasypany emocjami. No on musi coś poczuć. On musi albo polubić, albo nie polubić tego bohatera, ponieważ jest to tak skrajne, tak pokazane i dotyka tego, co my bardzo znamy. Czasem z tym walczymy. Dotyka takich kwestii ważnych, jak nasze wady, jak właśnie chciwość, jak czasem odwrócenie się od drugiego człowieka, od ekologii, od natury, od skutków, jakie to może mieć. A jest tam też miłość, szczęśliwe zakończenie oczywiście z długim, długim finałem, który nie musi być taki oczywisty, będzie wymagał czasu. I tu się pojawia bardzo ważne hasło, w którym może być tak, że wiecie, że ktoś zapomni wasz produkt, zapomni co tam wygooglował albo zapomni was, jeżeli chcecie siebie wypromować może jako marka własna, ale jakieś emocje, które w nim zaszczepiliście, to pierwsze wrażenie, co pomyśleliście, nawet to, co myślicie teraz o mnie, kiedy rozmawiamy przez dosłownie kilka minut, to w waszych sercach w jakimś tam stopniu zostanie. I taki efekt możecie wywołać u waszych odbiorców, stosując oczywiście tą technikę, albo łącząc ją też z innymi. Ta jest bardzo emocjonująca, działa na nasze emocje i te pozytywne, i negatywne. Jest bardzo fajna, wymaga dużo pracy, ale pomoże wam na pewno tworzyć fajne, ciekawe opowiadania. Kolejna, którą nazwałem żabimi skokami, jest to przykładowo taka historia, w której wybieramy sobie główne punkty. Na przykład kiedy ja prowadzę szkolenia dla naszych kontrahentów, takie szkolenia kawowe i tłumaczę im, jak powstaje kawa, krok po kroku. Jest to tam kilka głównych kroków, oczywiście na nich się skupiam, bo one są najważniejsze, ale pomiędzy nimi, tak jak ta żabka, która sobie skacze z kamyka na kamyk i zostawia mokre ślady, albo z liścia na listek, jak to wogi oczywiście, tworzę ciąg wszystkich wydarzeń, które prowadzą od jednego punktu do drugiego. I też wczoraj trafiłem na stronę producenta, może nie producenta bananów, ale dystrybutora bananów i zadziwił mnie fakt, że ten dystrybutor dziennie, wyobraźcie sobie, dziennie wysyła w Polskę, przysłowiowo mówię, oraz do Europy, 900 ton bananów. Ja byłem w szoku, nawet nie wiem, ile to waży, 900 ton, chyba dużo. I ten producent również na swojej stronie pokazuje etapy, jak te banany powstają, jak one płyną, jak są przechowywane, a pomiędzy tym są ciekawe informacje liczbowe, które łączą wszystkie wątki ze sobą.
I wy swoją opowieść też możecie tak snuć, aby wytworzyć kilka głównych punktów. To może być 5, 10, 20, ile się wam podoba. Ale pomiędzy nimi będą takie elementy, które wszystko będą sklejać, łączyć i sprawiać, że całość, mimo że są to wątki niezależne, pozornie, to jednak same wynikają z siebie. Kolejna bardzo ciekawa technika to mówienie o porażkach. Porażki mogą być fajne, uwierzcie mi. Jestem tego żywym przykładem. Miałem być nauczycielem. Co prawda też uczę ludzi, ale miałem być nauczycielem, tak wiecie, pełnoetatowo. Nie wyszło wiele lat temu. Trafiłem do Tomi Cafe i jestem z tego zadowolony. I też robię różne podobne, ciekawe rzeczy. I warto czasem powiedzieć o sobie taką prawdę, o tym, co nam się nie udało. Pokazać, że nie wiem, zawaliliśmy zlecenie, nie wyszła nam publikacja, zawalił system, mimo że się staraliśmy, albo uciekłem przed prezentacją w ostatniej chwili, serio, to nawet myślałem dzisiaj parę razy, co by wtedy było, gdybym tak zrobił. I mówimy, że mamy pewien problem, coś się nie udało, ale oczywiście staramy się z niego wyjść, dzielimy się tym i znowu pokazujemy ludziom, że jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy ludźmi, którzy mogą się pomylić, ale może na tej drodze naszych porażek, potknięć, znajdziemy jakiś nowy cel, może ten właściwy, może właśnie dzięki tej porażce zrobimy coś zupełnie innego i to samo mogą zobaczyć wasi odbiorcy. Mogą utożsamić się z wami, mogą utożsamić się z waszym problemem i mogą iść dalej. I warto to, moim zdaniem, przemyśleć. I tutaj przechodzimy do etapu, w którym to, co my zrobiliśmy w naszej nowej marce Tre Cafe, jak my zastosowaliśmy różnego rodzaju techniki storytellingu, nasze pomysły oraz pomysły osób od nas bardziej doświadczonych, artystów, którzy pomagali nam stworzyć tą markę. I budując całą opowieść o kawie, skupiliśmy się oczywiście na tekście, na różnych tekstach, o których zaraz będzie, na zdjęciach, na kolorach, na kształtach, na tym wszystkim, co tworzy to, co my widzimy, bo w storytellingu najlepiej oddziaływać na wszystkie możliwe zmysły. Mamy tu opowieść o mężczyźnie. Mężczyzna, który wspomina dawne dzieje. Wyobraźcie sobie, taki starszy pan pojechał do Rzymu, nigdy w nim nie był wcześniej, znaczy był tam za młodu oczywiście, jako student, kombinował, prawda, chodził na kawę i nie tylko. No, studiować to za bardzo nie chciał, ale pojechał do Rzymu, ponieważ kiedyś tam, dawno temu, spotkał tam pewną kobietę. Piękną kobietę, minął ją tylko na ulicy, później z nią zatańczył, ich drogi się rozeszły. I po wielu latach odnalazł ją w jednym z mediów społecznościowych i dzięki temu mógł do niej wrócić. No i czy będzie happy ending? Nikt tego do końca nie wie. Poza tym każde opakowanie naszej kawy w przypadku tego, oprócz historii, która się z nim wiąże, jest opisana na jego odwrocie i na stronie internetowej, ma odbiorcom powiedzieć troszeczkę, czego się spodziewać po tej kawie. Jaki smak będzie towarzyszył, jakie odczucia, no i dla kogo kierujemy tą kawę. Akurat kawa Intenso jest kierowana dla osób, które potrzebują dużego zastrzyku kofeiny do dalszych działań. Tutaj przygotowałem dla was fragmenty tej opowieści, którą przed chwilą wam powiedziałem, próbowałem zobrazować. Całość znajdziecie oczywiście na stronie internetowej, do niej będzie później link, ale widzimy to wszystko, co tworzy opowieść, czyli wzmianki o tym, kiedy ona miała miejsce, jacy byli bohaterowie, oni mogą być wyraźni, my możemy się z nimi utożsamić, bo też pewnie kiedyś gdzieś podróżowaliśmy i pewnie kogoś spotkaliśmy i może chcielibyśmy do kogoś wrócić. Tutaj taka historia dzieje się na naszych oczach. Druga kawa w naszej kolekcji to kawa Momento i zupełnie opowieść idąca w innym kierunku. Opowieść kobiety, która zawsze marzyła o Toskanii. Chciała pojechać do Włoch z rodziną i odpocząć. I po wielu, wielu latach trudów udaje się jej i razem z dziećmi, z mężem wyjeżdżają tam i mają chwilkę relaksu, mają czas dla siebie, dzieci się kąpią. Ona cieszy się tym, że dzieci biegają, rozsypują po wszystkich piachach, bo w końcu po latach mogła wyjechać i odpocząć. Ta kawa jest bardzo łagodna. To jest kawa, można powiedzieć, taka o każdej porze dnia świetna. I rano, i po południu, i wieczorem ma lekko owocowe nuty, więc będzie trafiać do tych, którzy szukają w kawie czegoś więcej niż tylko goryczki i słodyczy, bo może was zaskoczyć. A wierzcie mi, warto. I znowu, fragmenciki,
w których odwoływałem się, tworząc te opowieści, bo nieskromnie powiem, że jestem ich autorem, bardzo się z tego cieszę, ja skromny nie jestem, więc teraz pewnie osoby z firmy słuchające kiwają głową i mówią, tak, tak, Mateusz się musiał pochwalić. Warto w naszej opowieści umieścić takie rzeczy, takie haczyki, które my będziemy mogli skojarzyć. Na przykład wydaje mi się, że wiele osób widziało film Gladiator z aktorem Russellem Crowe'em. Odwołania do tego filmu, do pewnej scenerii znajdą się w tej opowieści po to, aby pomóc bardziej przykuć uwagę, bardziej zakotwiczyć nas w emocjach, które się tam wtedy wydarzyły. I ostatnia z kaw to kawa o nazwie Essenza. Tu historia jest troszkę bardziej, może nie dramatyczna, ale bardziej idąca w kierunku tych pierwszych technik, o których Wam mówiłem, tych takich problemowych, ponieważ nasza bohaterka z opóźnieniem dociera na lotnisko, ma problemy z paszportem. Okazuje się, że ma tam dosyć stare zdjęcie, wygląda zupełnie inaczej niż teraz po kilkunastu latach, ale w końcu dociera do Wenecji, umówiła się z koleżankami na spotkanie, ale finalnie zamiast na spotkanie po prostu trafia na łódkę, nie wiem jak się te łodzie nazywają, szczerze mówiąc, trafia na łódkę i płynie z gondolierem i zwiedza Wenecję, no i cieszy się po prostu tym, co jest dookoła. Ta kawa to kawa, która będzie bardzo dobra, jeżeli chodzi o zastosowanie jako kawa czarna, jako kawa z mlekiem, czyli powinna zaspokoić tych, którzy lubią zarówno kawę słabszą, jak i mocniejszą. I jest to świetny produkt dla tych, którzy zaczynają przygodę z kawami świeżo palonymi, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, to jest coś, od czego warto zacząć. I we fragmentach opowieści również odnosiłem się do różnych emocji, do barwnych opisów, ale też do znanych osób, ponieważ w Wenecji przebywali swego czasu Ernest Hemingway, Napoleon Bonaparte, różne sławne osoby z naszej historii i one też się w nim pojawiły, więc tym bardziej możemy się przybliżyć, skojarzyć to miejsce do, i tą opowieść do tego, co my wiemy o świecie. Co ważne, tworząc nasze produkty, nową markę Tre Café, oczywiście to nie tylko historie o kobiecie czy o mężczyźnie, który tańczy z nieznajomą. To doświadczenie kolorów i fraktur, ponieważ chcemy, aby ten produkt był w pełni unikatowy, w pełni połączony, aby wszystko, co się będzie z nim wiązać, było spójne. Począwszy od czcionki, od kolorów i od tego, co się z nim wiąże, opowieści, tego, jak będziemy te opowieści snuć dalej, dalej, dalej przez kolejne lata, jak mam nadzieję. I historie, które będziecie tworzyć, potrzebują różnych kolorów, różnych odcieni, różnych emocji. Czasem to będzie czerwień, czasem to będzie biel, czasem błękit, czasem odcienie szarości. Dlatego my też wybraliśmy kilka kolorów, które dzięki kontaktowi ze specjalistami, którzy nam pomagali, tu bardzo dziękuję Uli, pomogli nam znaleźć paletę barw, które świetnie oddają Włochy. Może jesteście zaskoczeni, patrząc na te kolory. Może one wam się w ogóle nie kojarzą z Włochami, ale wiemy i wierzymy w to, że one świetnie oddają włoski charakter, włoski klimat, barwy, które tam zobaczymy we Włoszech, kolory, które tam spotkamy. Dlatego postanowiliśmy je zastosować u siebie. Myślę, że się udało. I nawet tworząc materiały graficzne, wszystkie nasze historie można złożyć razem. One mogą fajnie wyglądać, mamy te same barwy, mamy skróty tych historii na jednym obrazku. Czyli nasza opowieść, którą kontynuujemy, którą wy też możecie kontynuować, fajnie, aby była taka komplementarna, taka całościowa, aby różne jej fragmenty można było ze sobą połączyć i aby się wzajemnie uzupełniały. I tutaj wracając jeszcze do tego, co mówiłem na początku, jest to cytat nie mój, tylko zasiągnięty z sieci, od mądrzejszych ode mnie, od tych, których się często uczę, że klienci mogą zapomnieć, co nas kupili, a nie zapomną to, czego dzięki nam poczuli. I to jest bardzo ważne, aby dotknąć emocji, a dobra opowieść takich emocji dotknie. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. I teraz, gdzie możecie swoje opowieści pokazać i w jakiej formie? Czyli gdzie będzie okładka waszej opowieści. Oczywiście dzisiaj w świecie cyfrowym okładką opowieści będzie najczęściej strona internetowa, będzie blog, będzie prawda, wasz fanpage i tam będzie okładka tego, co będzie w środku. Tam już możemy pokazać te same barwy, te same struktury, to wszystko, co będzie później, to wszystko, co się będzie działo i już zacząć snuć naszą opowieść. Dlatego my na naszej stronie Tre Café pokazujemy zdjęcia, fotografie, doświadczenia,
które chcemy zaproponować odbiorcom naszej kawy, naszej nowej serii kaw Tre Café. Te kawy są dedykowane dla branży HoReCa i dla branży office, dla pracowników biur, więc całą historię, którą opowiadamy zdjęciami, również w tym kierunku kierujemy, aby pokazać, że kawa jest świetnym tematem do opowieści. Ona jest świetna na spotkaniu biznesowym. Ona nam świetnie smakuje w hotelu rano. Ona może świetnie smakować przy hotelowym basenie. I to wszystko pokazujemy zdjęciami, oczywiście uzupełnionymi, oczywiście te zdjęcia są uzupełnione tekstami. Kolejny element storytellingu, który stosujemy, również korzystamy tutaj z naszych social mediów, nasz Facebook, jest to zdjęcie z jednego z postów, który umieściliśmy. Czyń dobro. Parę dni temu był taki Światowy Dzień Czynienia Dobra, więc umieściliśmy post, w którym poprosiliśmy naszych fanów o to, aby podzielili się z nami dobrymi rzeczami, które zrobili dla innych, żeby tak się pochwalili światu. Ja byłem troszkę zszokowany, ponieważ tam się pojawiło kilkadziesiąt komentarzy, w którym różne osoby chciały się z nami podzielić tym, co dobrego ich spotkało i co dobrego zrobili dla innych. Czyli stworzyłem jedną główną opowieść, aby powiedzieć o czymś dobrym, a wokół tego powstało kilkadziesiąt różnych pobocznych opowieści, ale one wszystkie prowadziły do tego, aby czynić dobro, aby mówić o tym, co dobre. Kolejnym ciekawym miejscem również jest oczywiście Facebook i są to fotografie dwóch laureatów naszych konkursów, które umieszczaliśmy na tamtym profilu. Oczywiście dostałem od nich zgody na wykorzystanie wizerunku, także bez obaw. Te osoby wygrały od nasz ekspres, zaprezentowały się, tutaj po lewej stronie pani zaprezentowała film, dzięki któremu wygrała. Ten film może nie był idealny, widzicie, on jest nawet taki trochę zamazany. On nie był idealny, ale on był taki bardzo prawdziwy. Ona pokazała nam ciekawą historię na przygotowanie halloweenowej kawy. Pan po prawej wysłał nam zdjęcia z tego, w jaki sposób się cieszy po otrzymaniu ekspresu, nagrody. To była cała seria zdjęć, wybrałem takie jedno, które mi się najbardziej podobało. I on też opowiada nam swoją historię. Kolejnym miejscem jest już dzisiaj wspominany LinkedIn. Na LinkedInie można publikować posty i artykuły. I z jednym z artykułów, który publikowałem, była baśń o kawie, czyli taka wersja, moja wersja początków kawy, tego skąd kawa się wzięła na świecie, dlaczego ją pijemy. W dużym skrócie jest to historia chłopca o imieniu Cardi, który wypasał kozy czy owce, w zależności od tłumaczenia. I ten chłopiec przypadkowo trafił na krzewy, które wcześniej zostały, że tak powiem, obgryzione przez jego owieczki i te owieczki się dziwnie oczywiście zachowywały, więc ten chłopiec postanowił sprawdzić, co takiego zjadły. Okazało się, że zjadły czerwone owoce kawowca. A Cardi, jak to ciekawy chłopczyk, wziął garść tych owoców do swojej wsi i tam on i jego koledzy i starszyzna próbowali ustalić, co z tych kawowców można zrobić. No i tak oczywiście, jak to ludzie, w pewnym momencie zdecydowano, aby ten owoc wypalić, aby wrócić do ogniska i sprawdzić, co się stanie. Okazało się, że efekt był bardzo ciekawy, wow, no i efekt mamy do dziś, prawda, ponieważ wszyscy, może nie wszyscy, ale wiele osób pije kawę, no może właśnie dzięki temu, że Cardi był taki przezorny, kto wie. Kolejnym miejscem, które możecie się pokazać, gdzie możecie stworzyć swoje opowieści, są wasze blogi. My wpisy na naszym blogu również opieramy często o storytelling, czyli zamiast mówić o kawiarni, o tym, no jak to kawiarnie się na nowo otwierały, oczywiście we wcześniejszym etapie, nie tak jak teraz. Zamiast opisać tylko, co się tam dzieje, opisałem moją prawdziwą wizytę w jednej z kawiarni, o tym, co się tam działo, o tym, kogo spotkałem, jaka była reakcja moich dzieci, co się wydarzyło, jakie zapachy czuliśmy. Czyli w tej opowieści widzimy kelnerkę, która do nas idzie z tacą, widzimy moje dzieci, które biegają, gdzieś tam krzątają się, wcinają kruasanty, a ja sobie siedzę spokojnie i piję kawę, bo chcę chwilkę odpocząć właśnie w to niedzielne, drugie, późne śniadanie. Inna opowieść dotyczyła tego, aby przedstawić naszym odbiorcom to, że abonament kawowy jest czymś ciekawym i wartym rozważenia, no bo skoro mamy, wiecie, abonament na internet, na komórkę, to czemu nie mieć abonamentu na kawę? Tu przedstawiłem opowieść, w której ktoś rano się budzi, może też tak czasem macie, może to nawet mieliście tak dzisiaj. Idziecie do szafki z kawą, a okazuje się, że tam są pustki, bo ktoś już wszystko wypił, zawinął papierek albo zostawił parę ziaren, bo nie chciało się mu wyrzucić. No i co? I oczywiście nie ma tragedii złego, nic się nie stało, świat się nie kończy, ale możemy tego uniknąć. Jeżeli
kawę, którą otrzymujemy, będziemy mieli w stałej dostawie i może jest to rozwiązanie dla kogoś, kto zapomina albo kto po prostu nie chce pamiętać cały czas o zamawianiu kawy. Jak się okazało, ten artykuł spotkał się z ciekawym odzewem, nawet niektórzy klienci się do nas zwracali z pozytywnym feedbackiem, także co było bardzo miłe. I co ważne, to my, ty i ja, każdy z nas tak naprawdę może być świetnym tematem na opowieść, jeżeli tylko będziemy szczerzy, prawdziwi, bo też są to słowa, które usłyszałem kiedyś na innym webinarze, nie pamiętam już od kogo, ale zostały właśnie we mnie w środku. Webinar nie pamiętam, nie wiem, kto go prowadził, nie wiem, o czym był, szczerze mówiąc, ale pamiętam, że tam też jegomość bez większości włosów na głowie, tak jak ja, powiedział, że no skoro mamy jakichś znajomych, ktoś nas lubi, no to jeżeli przeniesiemy to do internetu, przeniesiemy to do naszego biznesu i to samo pokażemy tam, to jest prawdopodobieństwo takie, że ktoś nas polubi również tam i nasz biznes zostanie polubiony, zaakceptowany. Ale oczywiście tak nie musi być, natomiast jest takie prawdopodobieństwo. To Wam pokażę na końcu, bo jest to reklama, w której się zakochałem. Dla mnie jest to reklama będąca, moim zdaniem, mistrzostwem storytellingu. Przekonała mnie zatwardziałego, może nie marketingowca, bo nie chcę tak siebie nazywać, ale kogoś, kto troszkę no, reklam tworzy, zna, do zakupu właśnie tych jeansów, więc jest to świetna historia, która mnie przekonała, która powiedziała mi, tak Mateusz, to jest fajne, mimo wielu obiekcji spróbuj. Nim o tej reklamie, to jeszcze o nas, ponieważ chcemy docenić to, że jest z nami dzisiaj wiele osób. Część naszych klientów pytało się już o nową markę, właśnie tą, którą tutaj widzicie. I przed Waszymi oczami są zestawy kaw. Cztery zestawy kaw, które są na naszym sklepie na stronie www.tomikafe.pl i to są ich regularne ceny. W takich cenach one tam są i będą przez najbliższe miesiące. Natomiast przygotowaliśmy kod rabatowy, który działa, uwaga, tylko dzisiaj i jutro. Czyli tylko dzisiaj 3 grudnia i jutro 4 grudnia. Do północy i dzięki temu kodowi rabatowemu, kod rabatowy teraz się pokazuje na dole, story kawa, możecie te ceny obniżyć do takich wartości. Czyli tu mamy wartości, które są teraz i będą zawsze przez najbliższe miesiące, a tutaj mamy wartości, które są dla Was przygotowane specjalnie dzisiaj i jutro, czyli do jutra macie jeszcze czas, więc możecie przemyśleć, czy fajne, czy warto, może o nas poczytać, może wejść na stronę tomikafe.pl albo na stronę trekafe.com, za chwilkę ta strona się pojawi. Ale jeżeli ktoś z Was decyduje się na to, aby jednak nam zaufać i komuś się moje opowiadanie spodobało i uważacie, że warto zaryzykować i zdecydujecie się na to, aby jeszcze dzisiaj sobie taką porcję kawy zakupić, to dla każdego zamówienia, które się pojawi jeszcze dzisiaj, czyli do końca 3 grudnia, do północy w koszyku, my dorzucimy jeszcze 4 kawy 250 gram o takie właśnie marki Trekafe. Będzie to kawa Essenza, czyli ta, która jest najbliżej mojego serca, więc temu ją wybrałem, nie ukrywam. Chociaż ta historia o kobiecie z Wenecji nie jest najbliżej mojego serca, ale sama kawa tak. Więc dlatego ta kawa będzie Waszym gratisem. Czyli jeżeli dzisiaj do północy wybierzecie sobie jedną z tych kaw, możecie je mieć oczywiście z rabatem po wpisaniu tego kodu rabatowego Story Kawa i do tego my dorzucimy jeszcze w sumie kilogram kawy. Więc jeżeli ktoś chce spróbować i ma ochotę na ciekawe opowieści, aby je poczytać i skosztować, to zapraszam. I teraz jeszcze na koniec właśnie chcę Wam włączyć tą reklamę, która moim zdaniem jest świetnym przykładem storytellingu. Ja marzę o tym, aby nauczyć się takie w przyszłości robić i móc je stosować, bo uważam, że jest to mistrzostwo świata. To jest oczywiście moje zdanie, może się Wam nie spodoba, ale wszyscy jesteśmy inni, więc mam nadzieję, że jakieś emocje w Was zostaną. There's one thing you gotta know about gravity. Gravity always wins. Best case scenario, you find yourself in the dirt. But that's no reason not to go for it. If we always played it safe. O, przepraszam, bo coś niestety nie zadziałało, mimo moich najszczerszych chęci. Spróbujemy jeszcze raz.
bardzo przepraszam, bo wszystko wcześniej działało, ale czasem niestety są takie złośliwości rzeczy martwych, ale nic się nie dzieje, ponieważ historia, do której link dostaniecie również i link będzie umieszczony, opowiada historię takiego troszeczkę rock'n'rollowca, który przemierza Teksas i podejmuje wyzwanie, aby jeździć na motocyklu po takiej drewnianej beczce. Wiecie, więc robi coś szalonego i cały czas wspomina o tym, nie o tym, co robi. Nie mówi ani słowa o jeansach, które ta reklama promuje, tylko mówi o emocjach, o wyzwaniach, które my mamy na co dzień. O tym, że wszystko, co w życiu jest wartościowe, ciekawe, wymaga odwagi, wymaga ryzyka. Czasem nam się nie uda, jeżeli on spadnie z tego motocykla. No, w najlepszym wypadku mówi nam, że no, poharata się troszkę połamie. No, w najgorszym każdy może sobie dośpiewać. Mam nadzieję, że podobała się Wam moja prezentacja. Mam nadzieję, że coś Was zostanie i będziecie się z nami dzielić tym, co zobaczyliście. Mam nadzieję, że też, że sami będziecie próbowali stworzyć swoje historie na potrzeby swojego biznesu albo prywatne.